Cześć, cześć, Nesip z tej strony, witam Was na kanale Pumpit. Słuchajcie, to o czym dzisiaj chciałem pogadać to wskaźnik BMI. Co to jest, z czym to się je, czy należy się tym przejmować, czy nie należy się tym przejmować. Ten wskaźnik to taki tak naprawdę prosty wzór, który pozwala z naszej wagi i wzrostu wyciągnąć jakąś tam cyferkę i ta cyferka określa, czy mamy nadwagę, niedowagę, czy też ważymy prawidłowo. Czy należy się tym przejmować? Otóż ja na przykład mam 1,72 m wzrostu i ważę w tej chwili 80 kg i mój wskaźnik wynosi 27, czyli oznacza to, że mam nadwagę. Już niedaleko mi brakuje do otyłości. Natomiast ja się tym kompletnie nie przejmuję. Otóż dlaczego? Dlatego, że jeśli aktywnie uprawiasz sport i nie jest to jedynie piłka nożna w telewizji, czy też bieg do lodówki po piwo, albo do kuchni po chipsy, no to jeśli aktywnie uprawiasz sport, to ten wskaźnik w Twoim przypadku może być niewłaściwy do oceny. To, co dla nas, tych, którzy coś tam robią, czy to biegają, czy to ćwiczą siłowo, to ważniejsze jest body fat, czyli wskaźnik tkanki tłuszczowej, natomiast BMI kompletnie się nie przydaje, no bo tak jak ja mam nadwagę, tak większość maratończyków będzie wykazywało ten wskaźnik u nich skrajną niedowagę. Także oczywiście należy spojrzeć na wskaźnik BMI, jeśli Twoje ulubione sporty to te, które wymieniłem wcześniej, czyli piłka nożna w telewizji i biegi do kuchni po piwo i chipsy, i jeśli z wzoru, który wygląda następująco, weź swoją wagę, podziel ją przez swój wzrost podany w metrach do kwadratu i wyjdzie Ci BMI. Więc jeśli ten wskaźnik BMI wyjdzie Ci powyżej 30, no to należy powoli zacząć się przejmować i najlepiej zmienić ten sport na jakiś inny, czyli szybko udać się na siłownię albo pójść pobiegać na ulicę. Dobra, to ja wszystko powiedziałem o BMI. Generalnie ci, którzy ciężko otyrają, w ogóle się tym nie powinni przejmować. Pozdrawiam Was wszystkich, zapraszam do subskrybowania, tutaj proszę mnie subskrybować, zapraszam do odwiedzin na Facebooku tutaj, do oglądania poprzednich odcinków. No i co, ja czekam na maile od Was, czekam na komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć!